Witam serdecznie. Dzisiaj jest 9 dzień sierpnia 2024. Ruda Śląska Godula. Tu spotkałem brata. Starszego ode mnie może być moim tatą, ale jakby nawrócił do Chrystusa. Witaj, bracie. Cześć, bracie. Cześć najwyższemu Chrystusowi oddaj, a witaj, bracie, bo cześć oddaję królowi, wiesz? Szanuj ojca, matkę, czcijcie króla. No, zgadza się. No, trzeba tak czynić jeszcze. Trzeba czynić, tak. Bo cześć ludzie co odebrali, cześć i chwały, a Jezusa przybili do patyków i się co roku rodzi w grudniu. I jest tego wielki Sodoma Gomora się zrobiła. I później do Maryjki się modlą, żeby ich uratowała. A Maryjka jest, nie widzi, nie słyszy, tylko kasy dostaje. Jak to nie słyszy? No nie słyszy. Jak to nie słyszy? Maryjka nie słyszy, jest pół kilo, 50 kilo gipsu czy tam cementu i to jest taki Bożek. No to, słuchaj, to Pan Jezus też taki jest, może być, nie? Król Jezus żyje, siedzi u góry, patrzy na nas, widzi nas, zmartwychwstał prawdziwie. No, zmartwychwstał. A kto ci powie, że ona nie zmartwychwstała? A ona to czeka, jest zapisana w Księdze Życia Baranka i zmartwychwstanie na ziemi. Tak jak apostoł Paweł w Nowym Mieście Jeruzalem, tak? Ale... Ja nie mogę bajek opowiadać, a muszę prawdę przekazać. No, to ci to powiedział, że ona dopiero zmartwychwstanie, jak i Paweł. Jezus, mój ojciec mi powiedział. Jezus, mój ojciec. Jest zapisany w Księdze Życia Baranka, objawienie 21-27. Nikt nie wejdzie do niej, do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. Czyli baranka nie zjadamy we wafelku, tylko naśladujemy. 1 Piotra rozdział 21-25. Jezus jako potężny władca i król przychodzi przez uczniów, jego posłusznych dla niego. Kto słucha Jezusa, no to nienawidzi, cały świat go nienawidzi, polityczny, religijny, bo cały świat się rządzi bezprawiem swoim. Za kasę, władzę, diabła się sprzedali. Tak jak Judasz się sprzedał za 30 srebrników, to oni wolą pieniądze. Jak nie mamy człowieka nie ma pieniędzy, to on go zostawia. I ten bezdomny już nie ma siły szukać sprawiedliwości, bo grzechy bezprawia narosły aż do nieba. Bezdomny. No jak się nie chciało pracować, to jest bezdomny. Ale żona odeszła, wzięła innego i go zostawiła. Nie ma dla kogo. No ale no dobrze, no odeszła, ale chęci mu do roboty nie odebrała. No ale jednak nie chce, nie ma dla kogo żyć teraz. No, nie, jak to nie ma? Żyć dla Jezusa. No ale on jakiego Jezusa ma znać? Ksiądz go przybił do patyków i Jezusa jakiego ma? No to raz jest Jezus, a drugi raz go nie ma. To co ty? Co ty opowiadasz? No Jezus żyje, ten co ja go głoszę, ale ten katolicki jest martwy. We wafelku nie ma Jezusa. We wafelku Jezus nie wchodzi do wafelka. To nie jest ciało Chrystusa. To jest wafelek. No to dobrze, no to dobrze. No to ten mówisz bezdomny. No. To jest wasza wina, że on jest bezdomny. To jest leń, tylko ksiądz jest leń, bo jest żebrok. Ludzie mu dają pieniądze za kłamliwe nauki, obrzędy, tradycje. On nie chodzi do księdza. Ale on nie wierzy w księdza, bo ksiądz jest żebrok, nie, złodziej, a ludzie dają księdzu zamiast jemu pomagać, pomóc mu. Pomagać? No bo żona go zostawiła, wzięła innego, cudzołoży z innym, a on się załamał. Ale ja się załamał, może się załamać, ale do pracy trzeba iść. A ty masz żonę i co, chodzisz do księdza i żonę zdradzasz z księdzem, no, z Watykanem, no. A żona nie chodzi z tobą, bo nie wierzy w ten Watykan, rzymski kościół, synagogę szatana. No to się cieszy, że ma żonę, no, bo ci obiad zrobi. Lepiej powiedzieć, że żona go zdradziła i tak. Wzięła innego, tamten mu chciał gardło podciąć. No, i nie pracuje, bo żona go zdradziła. No jakby ciebie zdradziła, to co by zrobił? Ja? A co to? Ja mam robotę i wiem, że muszę z czegoś żyć. Jaką masz robotę? Jaką mam? No w tej chwili mam emeryturę. No, to chodzisz i zamiast głosić królestwo, to ty się obijasz, do księdza chodzisz i wierzysz, że co? Ksiądz ci nie pomoże. Ksiądz, tylko ty mu pomagasz, jak mu dasz pieniądze, to mu pomagasz. I frekwencje robisz, klękasz przed wafelkiem, z ręki mu jesz. Także księża oszukują, bo to Watykan, sługa Watykanu. On nie służy Chrystusowi, żaden ksiądz. I parafianie go żywią. Taki zawód.
A Chrystus czeka u góry na was, na oblubienicę swoją żonę, w duchu i w prawdzie. Nad każdym mężczyzną jest Chrystus. 1 Koryntian 11, rozdział od 1 do 3. Chrystus jest naszym Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem. No umarli grzebiem umarłych, bo nie wierzą w Chrystusa, tylko w kłamliwe nauki, doktryny księży, Świadków Jehowy, Adwentystów, tych przywódców z Ameryki czy z Watykanu. To są po jednych pieniądzach, 1 Jana 4, rozdział 5, werset. Oni nie wierzą w Chrystusa, że On żyje i przyszedł przez swoich uczniów. Żona mnie zdradziła, ja robotę zostawiam i tak. I mówię niezdomny, nie mam domu. To nie jest człowiek, to nie jest chłop. To jest lej, co mu się robić nie chciał. Jakbyś stracił żonę i byś się załamał, to ciekawe. No jak no. Stracił żonę? A tak przyjdziesz na obiad, ci poda? Poszła ode mnie, to do widzenia by mi powiedział i szczęśliwym był. Tak? A byś szukał drugiej? To na co mi druga? No to sam byś musiał wszystko robić. Gotować, prać, sprzątać. No a czego nie? Nie będę sprzątał, bo będę tak robił, żeby jej nie świecić. No ja ci nie życzę, żeby ci żona odeszła, ale życzę, żebyś był królem i twoja córka zmartwychwstała. Wasza córka, żeby zmartwychwstała. Dzieje apostolskie 24:15 to Maria w zmartwychwstanie, apostoł Paweł w zmartwychwstanie, a teraz jest pierwsze zmartwychwstanie, objawienie 20 rozdział 6 werset. Głosimy pierwsze zmartwychwstanie, bo w takim czasie żyjemy. Ale musimy umrzeć dla polityki, religii, dla kłamstwa diabła i żyć dla prawdy. Król króluje, Pan panuje. Panowanie się kończy, teraz są anioły, nie ma pastorów. Dziękujemy pastorom. Ezechiela 34 rozdział. Chrystus jest najważniejszy. Objawienie 5 rozdział 10 do 11.